Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przychodzę z holem zakupowym. Jak wiecie, zbliża się rok szkolny, rok przedszkolny, no i trzeba się w niektóre rzeczy zaopatrzeć. Tym razem nie będzie to wyprawka, ale czekajcie, bo już za jakieś kilka dni powinien się pojawić taki filmik. Tym razem pokażę Wam, za jaką małą kwotę można ubrać dziecko. Będziecie zdziwieni po prostu tych cen. Więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. To jest oczywiście hol dziecięcy Pepco, więc kto jest zainteresowany, zapraszam do oglądania. Dobrze kochani, jak widzicie, mam tutaj taką wielką hałdę bluzek. Bluzek na krótki rękawek i znajdą się jeszcze dwie inne rzeczy, ale zacznijmy od nich, będą się też powtarzać. I słuchajcie, ceny po prostu mnie rozwaliły. Dlatego tak zaszalałam, ponieważ w przedszkolu dzieci ubrudzą się farbami, ubrudzą się, nie wiem, plasteliną i czasami nie da się tego po prostu sprać, więc takie bluzki będą idealne. Dobra, ale nie przedłużam i zaczynamy, bo jestem tutaj z dziećmi sama, więc muszę to wszystko jakoś ogarnąć, a trochę tego jest. Pierwsza koszuleczka wygląda tak, jest taką butelką ze statkiem i uwaga, ona z 8 zł była przeceniona na 2,50 i większość tych koszulek będzie tutaj za 2,50, jak nie wszystkie. Nie, jedna na pewno jest za troszeczkę więcej. Kolejną koszuleczką jest to taka szara, jak widzicie tutaj z tygrysem, z napisem, naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobała. No i to jest rozmiar 1,22 m, jest ciut większa, więc wydaje mi się, że Ignaś będzie ją następne lato, ale no za taką cenę, powiedzmy sobie szczerze, że musiałam ją wziąć. 8 zł, 2,50. Pokazuję Wam teraz, bo może jeszcze polecicie i u Was w Pepco będą te koszuleczki. Stasiek mi tu tak bardzo przeszkadza, że normalnie zaraz przestanę nagrywać. Trzecia koszulka wygląda tak, jest niebieska, super będzie wyglądała do jeansów. Ja w ogóle te wszystkie koszulki kupiłam z myślą o tym, że chłopcy będą zapinane bluzy nosili i wtedy będzie idealna. Ona była za 8 zł, później za 4,99, a na końcu tutaj ma cenę 2,50, więc również super. Kolejna koszulka wygląda tak, zobaczcie, taka piracka i ona również jest 1,22 m, coś sporo tych 1,22 m, z 8 zł na 2,50. Kolejna, chyba tylko mniejsza, tak, taka sama, tylko 1,10 m na Stasiulka i również 2,50. Kolejna, o, znów się powtarza. One się powtarzają, ale słuchajcie, są różne rozmiary. Wygląda tak i tutaj mam akurat 1,10 m, tak jak mówiłam, na Stasia, dużo niebieskiego, ale chłopcy lubią niebieski. Kolejna wygląda tak, o, takiej Wam jeszcze nie pokazywałam, to jest taki jaśniejszy niebieski, bardzo, bardzo ładny, też właśnie widzę je do jeansów i jakąś fajną bluzą. I tutaj jest 104 Stasiunia i ta kosztowała również 2,50 m. Kolejna, znów taka sama? Oj, coś chyba z mamą przegapiłyśmy ten jeden rodzaj, no ale nic. Ta wygląda tak, jest takie paseczki, zobacz, taka typowo fajna, wakacyjna, kolorowa. To jest też 1,22 m, bo jest spore, no i kosztowała 3,50 m, więc no cena super, z dyszki. Więc dlatego złotówkę droższa, ale to nie majątek. Kolejna wygląda tak, fajna, z napisami. Ta już nie jest taka, wiecie co, typowo wakacyjna. 1,16 m, czyli na Ignasia. 2,50 m, również z 8 zł. Już, tak, Stasiunia. Kolejna wygląda tak, zielona, to jest takim żuczkiem. Tak, 1,22 m. I ona również kosztowała 2,50 m. Chyba szybki hol, szybko przebrniemy, bo dużo takich, dobrze Stasiunia, takich samych koszulek. Tutaj jest taka szara z okularami, Ignaś już taką ma. I to jest 1,04 m, tym razem na Stasia i ona również kosztowała 2,50 m. Kolejna znów ta z butelką, 1,10 m na Ignasia, 2,50 m. Też z 8 zł. Kolejna koszulka taka, zobaczcie, również piracka tutaj z emotkami. O, nawet zobaczcie, z tej kolekcji i ona była z 14 zł na 2,50 m również, więc fajna. A na kogo to jest koszulka? 1,22 m, ale Ignaś spokojnie w nią, Ignosiu, spokojnie w nią wejdzie. Kolejna koszulka, tym razem żółta, mieliśmy już chyba taką niebieską i ona jest na Ignasia, cena 2,50 m, nudny hol, co? Same 2,50 m ceny.
ale na sam koniec, niechcący, jest taka, taka bluzeczka, ona jest na Stasia, bo to jest 1,4 m, ona była z 15 zł przeceniona właśnie na 5. Mówiłam wam, że jedna bluzka będzie droższa, no i to jest właśnie ta. Ona fajnie się u nas sprawdza, tu ma takie, o wiecie, zmieniają jej się napisy. No i tak, już rzeczy nie z przeceny, no to musiałam chłopcom kupić majteczki, to jest taki trzypak. O, mamy tu jakieś jasne, niebieskie i granatowe, one kosztowały, kochani, 4,99 za te trzy pary. To są mniejsze, te są na Ignasia, również takie same, dwa kompleciki, jeszcze będę musiała im dokupić, ale to już spokojnie. Jeszcze mamy trochę, jeszcze mamy trochę czasu. No i najfajniejsze rzeczy z tego haulu, moim zdaniem, to są takie czapki. Słuchajcie, były trzy kolory, szary, czarny i czerwony. Mi się spodobały te czerwone, szare też były naprawdę, wszystkie w ogóle były piękne. No ale zdecydowałam się na ten kolor, jak widzicie, mają taki fajny napis i one kosztowały tylko 10 zł, więc tak, dla Ignasia i dla Stasia, tak patrzyłam mniej więcej, wiecie o co chodzi, tak na rozmiar, poczekaj Stasiu, a teraz to jak robiłam haul, patrzę na metkę, 56 rozmiar, 8-14 lat i to jest na Ignasia, a Stasiowi wzięłam na 4-8 lat, 54, ale przymierzałam i są w sam raz, uszy nie wystają, wszystko jest zasłonięte, są troszeczkę takie, wiecie co, luźniejsze, takie bardziej skaterskie, nie wiem, jak to powiedzieć, no wiecie, po prostu luźniejsze i wyglądają fajnie. Poza tym te czapki naprawdę są, o zobaczcie, no rozciągliwe i fajne, no, tyle w temacie, więc to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego haulu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam, bo będzie się pojawiało teraz więcej filmów takich z Pepką. Stasiu już mi tu przeszkadza. Buziaki, pa!